Archeologia. Etnologia społeczeństw pierwotnych. Wolnostojący, parterowy dom folwarczny, drzwi chronione od wiatru wiatrochronem, ościeża drewniane, otworów okiennych, to jest miejscowa tradycja, oraz ściany z gliny i gruzu kamiennego i ceglanego, piec oraz otynkowany komin, dach skośny, pierwotnie pokryty strzechą. Dom wybudowany na planie prostokąta około 1870 roku. W XIX wieku ten typ domostwa powszechny był na irlandzkiej wsi. Dom znajduje się na szczycie Red Mountain, czerwonego wzgórza, znad którego w dzień przesilenia zimowego wstaje słońce i jego pierwsze promienie oświetlają komorę grobową królewskiego, największego na świecie, grobowca korytarzowego, znajdującego się w Newgrange. Tak tworzy się tradycję w Irlandii. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!